mordeczki. Jestem przy pierogarni u kucharek w Lublinie, także za chwileczkę wbijam i mam nadzieję, że zjem coś dobrego. Mordeczki, no i tak się ta pierogarnia prezentuje tutaj na sali. Są różne pierogi, ja właśnie zamówiłem pierog z samym mięsem. No naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda, ale ja zjem sobie na dworze. Mordeczki, właśnie akurat został mi przyniesiony kompocik. Nie za słodki. Trochę czuć rabarbarem. A ja no niestety rabarbaru nie, za rabarbarem nie przepadam, ale tu fajnie to wszystko się komponuje. Ja teraz właśnie jeszcze czekam na te pierogi. Pierogi z mięsem. 5 sztuk wziąłem. Za wszystko zapłaciłem 29 zł. Także mordeczki, czekamy. Okej, mordeczki, tak się oto prezentują moje pierogi. Jest też okrasa, także zaraz przystępuję do degustacji. Pierdut. Okej, mordeczki, w takim razie pora okrasić te pierożki. Jest tutaj i smalec, i skwareczki. Ładnie pachnie. Się prezentuje. Bardzo ładnie pachnie. Czuć, że mięso ma w sobie bulion. Tak. Wow. Jak babunia robiła. Muszę odtworzyć babcine pierogi. Oczywiście były już robione na kanale, ale muszę je zrobić osobiście. Petarda, mordeczki. Petarda. Jakbym zapomniał, to wspomnijcie. Bar u kucharek w Lublinie. Wrzucił linka. Bo szczerze, jak tutaj mieszkacie, albo jesteście przejazdem w Lublinie, wpadajcie tutaj. Wow. Też widziałem oczywiście wersje wegetariańskie pierogów. Są z serem na przykład. Ruskie. Sama okrasa jest przepyszna też. A ja wcześniej po prostu nie jadłem jakoś pierogów, do których był szczypiorek dodany. Sorry za wiatr, po prostu jem na zewnątrz. Są tłuściutkie. Znaczy się, nie są suche. Nie są takie... nie są przesuszone, bo wiecie, jadło się trochę pierogów. Ale tu nic nie jest przesuszone, ani farsz. Ciasto nie jest za grube, jest cieńszynkie. No po prostu petarda.
zdrowia. Pieruch mi spadł z widelca. Kompot naprawdę bardzo dobry, esencjonalny. Chociaż ja nie przepadam za rabarbarem, wręcz przeciwnie, nie lubię go. To tutaj to jest petarda. To jest naprawdę bardzo dobry. Kompot bardzo dobry. Pierogi pyszne są. Przepyszne są pierogi. Farsz jest wilgotny, nie jest suchy, jest bardzo dobrze przyprawiony, czuć w nim bulion, rosół po prostu, jakby to było mięso z osołu, pyszoka. Tak zamruczał niebieski Ford Mustang. Mordek. Te pierogi to są drugie najlepsze pierogi, jakie jadłem w życiu na mieście. Pierwsze Mistrz i Małgorzatka, Warszawa, przy Czerniakowskiej. Jak będę, muszę tam zajrzeć. Póki co szczerze, te nawet, nie, te tu nawet przewyższają te warszawskie. Serio. Jak u babuni. Mordeczki. Najlepsze pierogi, jakie jadłem na mieście. Serio. Wpadajcie. Zaraz wam pokażę, gdzie to jest. I powiem wam też, jaki adres jest. Mordeczki, proszę bardzo. Już wam pokazuję na mapach Google'a. Bar u kucharek, bistro u kucharek Lublin. Jest to... Oj, sorry, komuś piszczą strasznie hamulce. To się znajduje przy ulicy Cypriana Godebskiego 13. A tymi się bardzo najadłem, wbrew pozorom. Już wam pokażę, gdzie dokładnie na mapie miasta to jest. Tutaj mamy ogród Saski. Też akurat miałem do plackarni się wybrać, ale wybrałem bistro u kucharek. Bo miałem ochotę na pierogi, a okazały się najlepsze na mieście. Które jadłem na mieście. Tak to się prezentuje na mapie Lublina. Także mordeczki, jak mieszkacie tutaj, albo... Jeśli jesteście tutaj w pobliżu, wpadajcie na ulicę Godebskiego 13. Także mordeczki, trzymajcie się. Wielkie pozdro. I
Żółwik.